Witam państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarec Zdrowie Uroda i Fitoterapii. Dzisiaj na waszą prośbę nagrywam filmik dlaczego bolą i pieką stopy. Ostatnio pod filmem dlaczego bolą nogi pojawiła się taka prośba. I rzeczywiście trudno odpowiedzieć na pytania jednoznacznie, ze względu na to, że powodów jest ogromna ilość i stąd pomysł żeby nagrać taki filmik, żeby pokazać jakie są problemy i jakie są rozwiązania, w jaki sposób sobie pomóc. Ze względu na to, że problem może dotyczyć układu kostnego, tkanek miękkich lub naczyń krwionośnych, to dzisiaj wybrałam aż 14 powodów, które Wam naświetlę, dlaczego ten ból i pieczenie Mogą się pojawiać. I zaczynamy od najprostszego, po prostu zmęczone stopy. Ze względu na to, że ktoś biega, lub bardzo dużo chodzi, lub bardzo dużo stoi, albo nosi wysoki obcas i noga znajduje się w pozycji bardzo niewygodnej. Wtedy jest mocne obciążenie na układ mięśniowy stopy i to powoduje, że występuje ból i pieczenie. W jaki sposób sobie możemy pomóc? No wiele pań, które nosi obcasy wie, że po prostu trzeba zrzucić te buty. Dlatego czasami, jak nawet ubieramy takie piękne, ładne buty, to gdzieś tam e, pod stołem na jakiejś imprezie, jak nikt nie widział, a nogi są bardzo zmęczone, to te buciki czasami zdejmujemy. No i oczywiście cieszymy się, kiedy ich zdejmujemy później już w domu. Ale jeżeli nosimy to regularnie, bardzo często, te obcasy, to trzeba pamiętać, że mogą się rozwijać poważniejsze schorzenie, bo stopa non-stop jest zmęczona. O tym Wam też za chwilę powiem. Natomiast co może przynieść ulgę? Ulgę przynosi kąpiel. Kąpiel w ciepłej wodzie z dodatkiem albo soli mineralnych, albo różnego rodzaju ziół leczniczych. Bardzo fajnie pomagają też masaże. Mogą być robione na sucho, ale jeżeli jeszcze weźmiemy, mamy do tego jedną dwie łyżki podgrzanej oliwy z oliwek tak do temperatury 40 45 stopni taka przyjemna ciepła oliwa to powoduje że bardzo fajna ulga dla naszych stóp następuje dość szybko można też stosować do masażu różnego rodzaju balsamy na bazie roślinnych ekstraktów takie które będą dodatkowo poprawiać krążenie w naczyniach kwianośnych i w naczyniach limfatycznych. Ja dla osób zainteresowanych pod tym wideo w opisie dam link do jednego z takich balsamów, będziecie mogli sobie się zapoznać. Na drugim miejscu na naszej liście jest niewłaściwe bardzo wąskie obuwie. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że moda wraca. I teraz w sklepach widzimy wszystkie buty z bardzo ostrymi noskami, takie do szpica, i niestety to powoduje, że palec na palec nachodzi i jest bardzo mocny ucisk na tkanki miękkie, na naczynia krwionośne i na zakończenia nerwowe. To bardzo niekorzystnie wpływa na nasz organizm, w ogóle na nasze stopy i powoduje bardzo poważne zmiany. Na przykład jedną z takich zmian, które przy niewygodnych wąskich butach może się rozwieć, to jest zapalenie rozcięgna podeszwowego. Rozcięgno podeszwowe to jest taka tkanka łączna, która ma Amortyzować ten nacisk naszego ciała przy chodzeniu na stopę. I rozwija się stan zapalny i bardzo często nawet zmiany zwyrodnieniowe, jeżeli ten nacisk jest ciągły. On też bardzo często się pojawia nie tylko przy noszeniu niewygodnych butów, oczywiście, przy mocnym obciążeniu na stopę. Na przykład ubiegaczy ten problem może się pojawiać. Można tak powiedzieć charakterystycznym, dlatego jest, że ból występuje. I ten ból na początku tej dolegliwości można rozchodzić. To znaczy, na przykład, człowiek budzi się rano po takim e, długim bezruchu, tak, kiedy spał, i ta pięta bardzo mocno boli. Ale jak już pochodzi trochę, to ten ból ustępuje. Niestety, na wieczór, kiedy noga się zmęczy. Ten ból znowu się pojawi. W ten sposób można też rozróżnić ten ból zapalenia rozcięgna oraz ból w pięcie, które występuje przy ostrogach. Przy ostrodze piątowej ten ból nie da się rozchodzić, ten ból wręcz odwrotnie. Im więcej chodzimy, naciskamy na stopę, tym więcej będzie bolało. Jaka jest pomoc, jeżeli chodzi o ten problem? Przede wszystkim zimne okłady ćwiczenia odpowiednie, które będą powodować rozluźnienie napiętego mięśnia oraz wkładki ortopedyczne. I jeżeli takie problemy już się pojawiły, trzeba wiedzieć, że niestety same nie znikają i pomoc jest potrzebna. Kolejnym skutkiem noszenia takich wąskich niewygodnych butów mogą być palce koślawe albo haluksy, kiedy rozwija się stan zapalny w stawie, kiedy jest nadbudowana tkanka kosna i tworzą się takie bardzo nieładne góle, tylko że to, że nieładne to jest pół biedy, a jeszcze niesamowicie bolące. Przyczyną haluksu oczywiście mogą być też inne problemy, na przykład podagra, kiedy sole mineralne odkładają się na powierzchni. I wtedy podstawą jest zmiana diety. My musimy wykluczyć z diety produkty, które nam organizm zakraszają, bo o, te sole będą się odkładać nie tylko tu, jak podagra w jednym paluszku. Bardzo często te zmiany pojawiają się we wszystkich małych palcach, na nogach. I na rękach. Jest też taki u mnie filmik na kanale, możecie go znaleźć: jak oczyścić stawy. Ja Wam też linki zamieszczę w opisie pod wideo, jak tych soli mineralnych się pozbyć. Natomiast to, co nam może tak na szybko pomóc, to jest moczenie nóg w letniej wodzie. Nie w cieplej, tak jak moczymy nogi, kiedy mamy problemy z zmęczonymi nogami, zmęczonymi mięśniami tylko w chłodniejszej. Natomiast nie w bardzo zimnej. Całą nogę do zimnej wody na długo nie powinniśmy zanurzać, bo możemy sobie wyziębić nerki. Ale miejscowo tak, miejscowo możemy robić zimny okład, ale jeżeli chcemy całą nóżkę zamoczyć, to w takiej po prostu letniej wodzie. Bardzo fajnie też pomaga odpoczynek dla takiej nogi na poduszce, inaczej mówiąc, na takim miękkim podłożu. Będzie przynosiło ulgę. Też powodem pieczenia stóp może być alergia alergia, która ogólnie związana z materiałami, które nasza noga, skóra, stopy dotyka. To mogą być buty, które nosimy, to mogą być skarpetki, rajtki, kapcie, to mogą być też na przykład wykładziny, w domu, jeżeli chodzimy w domu na bosaka, dlatego warto sobie przeanalizować, jeżeli inne objawy, które dzisiaj gdzieś tu usłyszycie nie pasują, to czy nie występuje taki objaw alergiczny i tu warto poeksperymentować. Zmienić środek Zmienić materiał, z których mamy na przykład skarpetki, nie nosić te buty lub jeżeli rzeczywiście wykładzina lub jakieś dywany mamy w domu, no to spróbować odwrotnie te kapcie jakieś zakładać, żeby nie było styczności z taką powierzchnią. Objawami, które mogą świadczyć, że to są objawy alergiczne oprócz pieczenia to jest swędzenie, bardzo często zaczerwienienie i czasami jeszcze wysypka. Mogą być też poważniejsze zmiany, zmiany takie jak na przykład problemy naczyniowe. Najczęściej to dotyczy naszych żył. Osoby, które mają żylaki, wiedzą, że bolą wtedy i łydki, i mogą boleć, i piec stopy ze względu na to, że są osłabione ścianki żyły, że występuje zastój. Natomiast osoby, które Widocznych żelaków nie mają, mogą sobie nie kojarzyć, że to jest ból naczyniowy. Ale na przykład kobiety w ciąży bardzo często tego doświadczają, że stopy są takie zmęczone, takie piekące i bardzo często proszą o masowanie stóp. Nieprzypadkowo, dlatego że dzidziuś uciska na żyłę, która przychodzi nam przez właśnie tę jamę brzuszną i ten ucisk powoduje, że jest zastój w kończynach dolnych. Dokładnie takie samo. Objawy będą odczuwały osoby z nadwagą, które mają nadmiar tego tłuszczu wewnętrznego tłuszczu wisceralnego, kiedy taki ucisk będzie występować. Również może taki problem pojawiać się u osób, które stosują terapię zastępczą hormonalną w okresie menopauzy lub osoby, które stosują hormony jako antykoncepcję. Charakterystyczne jest to, że przy problemach naczyniowych ból się nasila przy wysiłku, oraz przy dotyku. Nie chodzi o dotyk takie delikatne masowanie, które przynosi ulgę, tylko na przykład jak zakładamy but, który ogólnie nigdy nie cisnął, i buty, które wydaje się nawet dość takie luźne, ale gdzieś dotykając w jednym miejscu, tam gdzie właśnie to naczynko jest takie osłabione i takie wrażliwe, to możemy to odczucie bólu e, mieć, to znaczy, że pojawiają się dolegliwości naczyniowe. I co tu trzeba zrobić? To już tak poważne zmiany, że trzeba rzeczywiście o siebie zadbać, trzeba usunąć przede wszystkim przyczyny. Jeżeli to są żelaki, to Trzeba zadbać o te nasze żyły, o ściankę naczyń krwionośnych. Jeżeli to jest ucisk, no to dbamy o to, żeby pierwsza rzecz, buty i skarpetki nam nie uciskały. Dbamy o to, żeby nasze nogi miały możliwość odpocząć, a krew miała możliwość odpłynąć od końca palca. Bo wiadomo, że w żyłkach krew płynie od końca palca do góry. I wtedy trzeba nóżki podnosić maksymalnie wysoko. Nawet jest takie pojęcie, że unosić nogi po amerykańsku. Może Państwo widzieliście w telewizji czasami w różnych filmach pokazują, właśnie w amerykańskich, że ktoś siedzi sobie na krzesełku i te nogi wysoko na biurko lub na stół sobie kładzie. No, nie mówię o tym, żeby na biurko nogi kłaść, ale chodzi o to, żeby te nogi podnosić bardzo często wysoko, żeby był taki odpływ. Można nawet na 90 stopni tak, żeby opierać je o ścianę, która jest blisko łóżka albo na kanapie, jeżeli jest takie oparcie, że można się podsunąć bliżutko i tak się położyć, żeby te nogi unieść wysoko, to jak najbardziej to przynosi ulgę. Ale dodatkowo bardzo ważne zadbać, że żeby nie było ucisku tam wewnątrz w naszej miednicy na te żyły. Dlatego dbamy o odpowiednie wypróżnienie, bo zaparcia też mogą powodować zastój w krążeniu żylnym. I dlatego tu widzicie na planszy zamieściłam Wam kilka takich nazw filmików. Raczej tak, to są miniaturki z pewnych nagrań, które na kanale już mam, chociaż nazywać się te filmy mogą troszeczkę inaczej, bo czasami nazwy dłuższe na miniaturki się nie mieszczą. Dlatego Wy nie Kerujcie się tymi nazwami, a wszystkie linki Wam zamieszczę w opisie pod wideo, jak również tu czasami będzie taka literka i na górze wyskakiwać, i tam też zamieszczam link, gdzie możecie kliknąć i sobie otworzyć film, który Was interesuje. Także pooglądajcie filmy, jeżeli komuś, kogoś niepokoją zaparcia, albo jeżeli ktoś nie wie, co to znaczy oddychanie wiscyralne, które powoduje, że polepsza się krążenie w kończynach dolnych, czy to w żyłkach, czy to w naczyniach limfatycznych. Kolejny problem na naszej liście to jest Płaskostopie. Płasko stopie prowadzi do poważnych problemów z kręgosłupem i zestawami. To nie jest tylko tak, że ta noga jest zmęczona ze względu na tą zmianę w samej stopie, że często pojawia się ból i pieczenie. Niestety bardzo często ludzie to lekceważą, bo myślą, że no to jest płaska stopa, no co ja z tym zrobię, ćwiczyć mi się nie bardzo chce i nic się specjalnie nie dzieje, nawet może za bardzo nie dokucza, bo też tak może być, że na początku za bardzo nie dokucza. Natomiast Teraz zwróćcie uwagę na ten obrazek, na te strzałki. Strzałki pokazują, że kiedy człowiek ma płaską stopę to po prostu ta noga inaczej się układa ten staw skokowy jest przekręcony on jest zdeformowany i te zmiany deformacji stałych z czasem się powstają natomiast jak powstaje deformacja w jednym stawie w stawie skokowym to pociągnie za sobą staw kolanowy on też będzie inaczej się układał i będzie na niego bardzo mocne obciążenie a jak staw kolanowy niewłaściwie się ustawia, no to dokładnie tak samo, później będzie cierpiał staw biodrowy. A jak biodra, no to odpowiednio też kręgosłup. I zobaczcie, wydawałoby się, tylko płaska stópka, ale to powykręcane nóżki pociągnie za sobą bardzo poważne zmiany i konsekwencje. Co tu trzeba zrobić? Trzeba do tego podejść poważnie. Przede wszystkim są odpowiednie ćwiczenia. Ćwiczenia, które będą wzmacniać nasze mięśnie, żeby to nogę utrzymywać w odpowiedniej pozycji. Dodatkowo są wkładki. To jest bardzo proste, ale bardzo ważne, żeby wkładki zrobić i nosić. To wtedy ta stopa nie będzie się przekręcała, po prostu wkładka pod spodem będzie podtrzymywać odpowiednią pozycję. Zadbamy w ten sposób o swoje stawy, o swoją przyszłość, bo to, co teraz, nie dokucza, w późniejszym czasie czasami już bardzo trudno jest naprawić. Jeżeli chodzi o taką pomoc doraźną, na szybko, jeżeli nogi są zmęczone przy płaskiej stopie, no to oczywiście masaże i są specjalne też maty akupunkturowe, po których można chodzić, stymulując punkty biologicznie aktywne. Kolejnym powodem bólu w stopach mogą być problemy z kręgosłupem. Pamiętajcie ten filmik, dlaczego bolą nogi? To pod nim pojawiła się ta prośba o nagraniu kolejnego o stopach. Tam mówiliśmy, że ból w okolicy lędźwiowej, ucisk na nerwy ze względu na zmiany zwyrodnieniowe, ze względu na przykład na przypuklinę kręgosłupa, mogą powodować, że ból oddaje aż w stopy, w Palce, i jeżeli oprócz bólu stopy odczuwacie, że gdzieś tam wyżej też noga boli, że gdzieś ból jest w pośladku lub w okolicy lędziwiałej, to prawdopodobnie jest to związane ze zmianami w kręgosłupie. I wtedy możecie po ten filmik, dlaczego bolą nogi, sięgnąć, bo tam też znajdziecie kilka ciekawych wskazówek. Kolejnym powodem pieczenia stóp może być grzybica. Grzybica no, jeszcze ma dodatkowe objawy i dość łatwo jest ją rozpoznać bo to są takie zmiany na skórze, jak swędzenie przede wszystkim, łuszczenie się skóry, różnego rodzaju mogą pojawiać się pęcherzyki. Jeżeli jest zaniedbanie i już problem jest głębiej, to mogą się też pojawiać e, zmiany na paznokciach. Paznokcie mogą być bardzo kruche, łamliwe, mogą się pojawić też różnego rodzaju przebarwienia. Co przy grzybicy trzeba zrobić? Oczywiście higiena jest wskazana jak najbardziej, natomiast z grzybicą nie wolno sobie e, odwlekać. Jeżeli e, komuś się wydaje, że no może ten problem sam zniknie. Sam problem nie zniknie, natomiast jak będzie już zbyt zaawansowany, trzeba będzie sięgnąć po leki i trzeba będzie się udać do lekarza. A wiadomo, że leki na grzybice bardzo mocno obciążają wątroby. Natomiast jeżeli zareagujemy dość szybko, kiedy problem dopiero się pojawił, to jest bardzo dużo naturalnych sposobów. Na przykład moczenie nóg w ziołach o działaniu bakteriobójczym i grzybowójczym. Lub moczenie nóg w wodzie z sodą oczyszczaną. Tylko, że przy grzybicy absolutnie żadnych gorących kąpieli. Ta woda ma być temperatury letniej. Dodatkowo po takiej kąpieli dla nóg są takie pojemniczki, w które można wlewać, żeby rozpryskiwać. Tak naciskamy i psikamy później na naszą skórę. Wlewamy do tych pojemniczków oct jabłkowy lub wodę utlenioną i bardzo fajnie też pomaga. Ale jest niezawodny sposób, bardzo tani, bardzo prosty, to jest moczenia nóg w nadmanganianie potasu. Ja nawet yy, nagrałam filmik o tym, jak zrobić prawidłowo roztwór z nadmanganianu potasu. Też po ten filmik możecie sięgnąć, jeżeli u kogoś występuje grzybica lub jakieś stany bakteryjne, to w tych stanach będzie pomocny. A nadmanganian to są bardzo tanie, takie ciemne kryształki, które kupicie w aptece. Poważnym problemem tu u nas na miejscu 11 jest polineuropatia. Polineuropatia to już uszkodzenie zakończeń nerwowych neuronów, które najczęściej pojawia się na przykład przy cukrzycy. I takimi charakterystycznymi objawami jest tak zwany syndrom skarpetki. Syndrom skarpetki mówi o tym, że ten ból pieczenia, swędzenia lub taki gorąc w stopie, on się pojawia nie w jednym miejscu, że na przykład tylko palce lub gdzieś tam w pięcie. Tylko tak wydaje się, że ktoś na ciebie założył skarpetki, na przykład jakieś gorące i tak te stopy odczuwasz, lub w tym miejscu, w takim obszarze skarpetek, odczuwa się to pieczenie i ból. To już poważniejsze zaburzenia, które wymagają interwencji specjalisty, koniecznie do lekarza trzeba się udać i. Zrozumieć, dlaczego ten problem się rozwija, bo sam niestety nie zniknie. To drętwienie i pieczenie to może być takim Takim objawem, taką wskazówką, że coś poważniejszego w organizmie się dzieje. Może być zaburzona po prostu gospodarka elektrolitowa. Wtedy będzie troszeczkę łatwiej z tym poradzić, a też będzie dawało podobne objawy. Zaburzenie gospodarki elektrolitowej może występować u osób, które nieprawidłowo e, piją wodę, to znaczy albo w ogóle jej nie piją, albo piją tej wody zbyt dużo przy mocnym poceniu się, co wydaje się, że to przecież jest normalne. Jak się mocno poce, albo bo no, dużo chodzę do toalety, siku, no to muszę to uzupełnić wodą. Ok, tylko nie czystą wodą, a wodą, która będzie elektrolity zawierać. Albo przynajmniej odrobinę soli, na przykład kładawskiej, do takiej wody dodajemy, żeby te minerały, które z moczem i z potem nam uciekają, szczególnie potas i magnez, żeby to wszystko odbudować i żeby takie problemy później się nie pojawiały. Natomiast, zobaczcie, dodatkowo może się pojawić zaburzenie w gospodarce wapniowej lub magnezowej, kiedy nam tych pierwiastków po prostu brakuje. No to może pojawić się skurcz w łydkach, a mogą się pojawić drętwienia i pieczenia. W stopach I bardzo często powodem, dlaczego nam brakuje wapnia i magnezu, są problemy zdrowotne, takie jak np. niedoczynność tarczycy. Również przy cukrzycy lub stanach przedcukrzycowych, np. przy insulinooporności, też może być problem z gospodarką wapniowo-magnezową. Ale dodatkowo, jeżeli my... Yy, i odpowiednio jemy produkty te, które są bogate w wapń i magnez. Albo nawet suplementujemy. I nagle przy tym wszystkim mamy niedobory, no to możliwe, że mamy niedokwaszony żołądek i nasz organizm nie jest w stanie wchłonąć te minerały. Albo mamy zakwaszony organizm co to znaczy zakwaszony organizm, kiedy spożywamy zbyt dużo produktów, takich jak produkty mleczne, produkty mięsne, w ogóle dużo białka i dużo cukru? To wtedy, kiedy organizm zakwaszony, on wykorzystuje wapń i magnez, dlatego żeby to zakwaszenie usunąć. Po prostu w ten sposób próbuje sobie. Radzić. Ale czasami też jest problem z tym, że ktoś stosując suplementację ma nadal takie problemy, no to może ten suplement jest zbyt niskiej jakości. Także warto albo zdiagnozować swój organizm pod kątem tych zaburzeń już zdrowotnych, albo sprawdzić, jak uzupełniamy te wszystkie niedobory. I kiedy mówimy o niedoborach, to nie tylko niedobory minerałów, też niedobory niektórych witamin mogą spowodować ból i pieczenia w stopach. Na przykład witaminy z grupy B, szczególnie B1, B6 i B12 są niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego i zakończeń nerwowych. Również niedobór dopaminy, jak i niedobór żelaza, który powoduje niedobór dopaminy, może spowodować, że takie dolegliwości się pojawiają. I pojawiają się też dolegliwości, Podobne do stanu albo syndromu takiego niespokojnych nóg, kiedy człowiek no, nie może znaleźć dla tych nóg miejsca. No jest taki dyskomfort bardzo mocny. Niektórzy mówią, że ten dyskomfort pojawia się po całym dniu zmęczenia. Kiedy już nogi ci podpowiadają, że trzeba iść spać, kiedy długo siedziałeś, kto prowadzi siedzący tryb życia i nagle czujesz, że musisz wstać i pochodzić. Jak pochodzisz, to się trochę rozchodzi i ten Problem ustępuje. Jest to syndrom niespokojnych nóg. Niestety czasami budzi w nocy, nie daje zasnąć, i też wiele osób mówi, że jak trochę pochodzę, no to wtedy z nogami jest spokój, ale jak nie obudzą w nocy, to wtedy problem, żeby zasnąć. Także zobaczcie, zwróćcie uwagę, że niedobór witamin lub niedobór, niedobór żelaza lub dopaminy może spowodować taką dolegliwość, ale też. Czasami problemy z naczyniami krwionośnymi lub problemy z tarczycą mogą powodować syndrom zespół niespokojnych nóg. I na czternastym miejscu jakby ostatnia na naszej liście, to są choroby narządów wewnętrznych. Ja tu wybrałam dwa najważniejsze, które najczęściej powodują takie objawy na stopach, jak ból i pieczenie. To jest problem z wątrobą i nerkami. Problem pod jakim kątem? Wątroba i nerki pełnią taką funkcję detoksykacji naszego organizmu. I jeżeli one przestają pracować prawidłowo i toksyny w naszym organizmie się gromadzą, to takie objawy wtedy się bardzo mocno nasilają. Jeżeli problemy z nerkami są poważne, to można nawet zrobić badanie, w badaniu zobaczymy podwyższony poziom kreatyniny. Ale nie trzeba dopuścić aż do takiego stanu, bo przy początkowych zmianach, kiedy te toksyny się gromadzą i nerki jeszcze wyrabiają, jeszcze tak poważne dolegliwości nie powstają, to jednak jest to symptom, że coś się w naszym organizmie dzieje. Zawsze, kiedy pojawia się jakiś ból, jakiś dyskomfort, organizm nam sygnalizuje, że coś jest nie tak. Cały czas coś nam pokazuje i my musimy znaleźć rozwiązanie. Dlatego ten filmik, żebyśmy sobie przeanalizowali, co może nam dokuczać. I dlatego jeszcze raz teraz powiem... Co tak naprawdę nasze stopy najbardziej lubią? A lubią chodzenie na bosaka po naturalnym podłożu. Na przykład po trawie, albo po ziemi, albo po kamyczkach, po piasku. Bardzo lubią zabiegi wodne. Czy to woda ciepła, czy to woda zimna, w zależności od tego, jakie mamy dolegliwości, jakie mamy potrzeby, czasami naprzemiennie. Też masaż, czy to na sucho, czy z olejkami eterycznymi, czy z jakimiś balsamami dodatkowo, czy po prostu z oliwą z oliwek. Suplementacja, wiedzieliście, ile problemów może spowodować niedobór różnych składników odżywczych. Oczywiście wygodne buty. I ja życzę Wam wszystkim, żebyście zadbali o komfort swoich stóp, i o komfort w ogóle swojego ciała, żeby byliście zdrowi. Mam nadzieję, że ten filmik Wam przybliżył temat i jeżeli dogliwość Wam dokucza jakaś związana ze stopami, to tu znajdziecie odpowiedź na swoje pytanie. A jeżeli nie, piszcie w komentarzach i postaram się przygotować albo kolejne nagranie, żeby naświetlić jakiś kolejny temat, albo ewentualnie będę mogła po prostu odpowiedzieć komentarzu. Jeżeli film się podobał, udostępnijcie go swoim znajomym, a ja wam bardzo dziękuję za uwagę i życzę wam dużo zdrowia. Z wami była Natalia Samarca.